cause I'm hopeful. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale. Jeśli śledzicie moje media społecznościowe, to z pewnością wiecie, że byłam na trasie koncertowej Youngstars on Tour. Razem z innymi artystami i youtuberami odwiedziliśmy 4 polskie miasta: Poznań, Wrocław, Kraków i Warszawę. A dzisiaj mam dla Was właśnie vloga z tego wyjazdu, który pomogła mi kręcić moja przyjaciółka Natka. Pozdrawiam Natkę! I jeszcze zanim zacznę, to chcę Wam powiedzieć, że już w ten piątek, 27 listopada o godzinie 18 na moim kanale pojawi się mój debiutancki singiel! Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, teraz nie przedłużajmy i przejdźmy już do vloga! Pierwszy przystanek – Poznań. Ja byłam tam już wcześniej, bo kręciliśmy klip do mojego debiutanckiego singla. Rano w taki właśnie sposób obudziła mnie moja przyjaciółka. Dzięki, Natka. Dzięki. Szybko się pozbierałyśmy i wyruszyłyśmy w drogę do poznańskiego Esculapu na pierwszy dzień Youngstars on Tour. Sami zobaczcie, jak wyglądały przygotowania i próby do tego koncertu. W garderobie się integrowaliśmy i przygotowywaliśmy do występów. Siemaneczko, co tam? Właśnie zaglądam do mojej kamery, którą kiedyś kręciłem, łezka mi się uroniła. Odchodzę w smutku. No i nadszedł czas na meet and greet, po raz pierwszy w Poznaniu. A następnie czas na pierwszy koncert w trasie Youngstars on Tour. Później wywiad dla Radia Youngstars, trochę sobie z Peterem porozmawialiśmy. A po wszystkim czas jechać do Wrocławia na kolejny koncert. Rano wstaliśmy pełni siły i energii. Wszyscy spotkaliśmy się w pokoju Sylwii i Oli, a potem czas na przygotowania do kolejnego dnia trasy. No nie miałyśmy zbyt wiele czasu na sprzątanie, więc wszystko po prostu wrzuciłyśmy do walizki i pojechałyśmy do starego klasztoru na koncert. Gdy weszłam do garderoby we Wrocławiu, wiedziałam, że to będzie dobry koncert. Sami popatrzcie dlaczego. Cześć! 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 Siema! Próby, kilka wskazówek, oczywiście jakieś wygłupy i zaczynamy koncert! A przed Wami Sylwia Lipka! Wrocław, dziękuję za obecność, za wsparcie i za wszystkie fanarty. No i tak to się stało, że jakoś się przeteleportowaliśmy do Krakowa. Pamiętam, że tej nocy bardzo mało spaliśmy, ale to i tak nie powstrzymało nas przed tym, żeby pojechać do krakowskiego kwadratu i przekazać Wam całą naszą energię. A teraz uwaga, my friends, kto oglądał nas na stapie, ten wie, dlaczego my friends
dla was tańczący Rembol. Hey, Poland. Come here. Hello. W Krakowie w końcu znaleźliśmy czas, żeby zrobić sobie grupową fotę. Tego dnia na backstage'u też sporo się działo, bo chłopaki z Bars & Melody spędzili z nami bardzo, bardzo dużo czasu. O proszę bardzo, tutaj chłopaki z Terefere chyba zrobili sobie włam na moją kamerę. No i tradycyjnie meet and greet, a potem koncert. I ostatni dzień, Warszawa. Przy śniadaniu sprawdzałam wszystkie moje social media, które macie w opisie na dole, więc koniecznie sprawdźcie i obserwujcie. No i kierunek Proxima, jedziemy na ostatni koncert w tej trasie. W autobusie nie mogło oczywiście zabraknąć Karasia i jego sucharów. No i jesteśmy. Na próbie jak zawsze bawiliśmy się najlepiej. No i razem z Arturem Sikorskim ubraliśmy się tak samo. No i tradycyjnie meet and greet, a potem zaczynamy koncert. Doesn't matter if you're not the smartest. Who cares if you're really not the coolest anyway? Doesn't matter anyway. I follow my dreams and believe in the target. Friends and family, cause home is where the heart is every day. Generalnie codziennie w trasie robiliśmy Q&A razem z Sylwią i Odzie. I poznać was! Moi drodzy, zróbmy wielki hałas za Sylwię! Na pożegnaniu nie zabrakło łez, zarówno szczęścia, jak i smutku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy w tym samym składzie. Kocham was! Naprawdę kręci się łezka wokół. Niesamowite, jakich ludzi tam poznałam, jak bardzo się zżyliśmy i jakie świetne chwile ze sobą przeżyliśmy. Ale w sekrecie wam powiem, że to wcale nie jest koniec Youngstars on Tour. Dopiero początek. Dziękuję wszystkim wam, którzy byliście tam z nami, wspieraliście nas. Bardzo się cieszę, że mogłam was poznać i nie spodziewałam się, że jest was aż tylu. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się już w piątek na moim kanale, bo odbędzie premiera mojego klipu. Pa!